tak jak wiele osób wierzy telewizji, radiu i tak zwanym wiadomościom, że wiadomości to jest faktyczna informacja, prawda i tak dalej. Słuchajcie, jakiś czas temu na profilu Martyny Wojciechowskiej, której jako dziewczyna 20-letnia byłam fanką, Martyna jeździła motocyklem, podróżowała dużo i tak dalej, podobało mi się to, spotykała ciekawych ludzi i chciałam też taka być jak Martyna. Natomiast Martyna u siebie publikuje dzisiaj takie filmy, słuchajcie, na pewno gdzieś to już widzieliście, już to jest trochę taki temat sprzed kilku tygodni albo miesięcy, ale tutaj z innego kanału, Flat Out Truth, znalazłam komentarz i no, w zasadzie zgadzam się tutaj z tym, co mówi ten mężczyzna. I powiem wam tylko coś, co nieco od siebie w języku polskim. Więc kojarzycie Afganistan i ten samolot. Na pewno to Al Jazeera pokazywała i tak mówię, celebryci też pokazywali to na swoich stronach, na swoich profilach. Słuchajcie, zobaczmy. Good evening, everyone. Okay, I had a whole lot of people ask me to do my take on the Air Force plane supposedly in Afghanistan and all these people were... Przede wszystkim, co mi się rzuciło samej w oczy już wcześniej, słuchajcie, zobaczcie sobie na tą liczbę 1109. CV to jest też 19, czyli 19, 11 września, 19 i tak dalej. Tutaj macie znowu 1109. No ważne jest, żeby przywiązywać jednak uwagę do tych symboli. No, o ile ja się nauczyłam i rozumiem to wrzucanie takich liczb, używanie tego typu symboliki pokazuje, że coś jest po prostu fake z angielskiego, czyli często coś jest po prostu fałszem. Oni po prostu dają znać już tutaj, że to jest fałsz. Running after and jumping on, falling off or whatnot. So, I'm gonna give you my take on it. It's really, really simple. Okay, let's watch the video first. Także tutaj sobie zobaczcie, przyjrzyjcie się temu spokojnie. Okay, guys, what you're looking at is a big float and some crisis. Więc tutaj ten mężczyzna uznał, że to jest wielki dmuchany po prostu samolot, taki sam jak słuchajcie tutaj na tych paradach, czyli tutaj ma zakryte to, ta łódka czy cokolwiek to jest, ma tu pozakrywane te koła, dlatego no, tutaj jest normalnie jakiś tam zmotoryzowany pojazd. Well, that's the same thing that's going on right here. Tutaj słuchajcie, dlatego jest tyle tych ludzi z przodu. No, ja tak jak kiedyś mówiłam, się chwaliłam, zrobiłam licencję pilota ULL, czyli ultra lekkie samoloty. To są samoloty z silnikiem dwuosobowym. I dużo mniejszy samolot, dużo mniejsza pojemność silnika, słuchajcie, a tutaj rzekomo ludzie sobie tak po prostu biegają koło niego i gdzieś tam się niby też uczepili tego samolotu, tak? Potem były zdjęcia, że niby spadali z tego samolotu ludzie, którzy się tego samolotu uczepili. Nie ma takiej możliwości. Więc on tutaj to zwolni to i przybliży. Widzicie, słuchajcie, tutaj ten tłum, to tak wygląda, jakby faktycznie coś tutaj było zamaskowane. You don't see a wheel there. Where's the wheel at? Czyli nie ma tego koła. You know how you see a crowd of people right there? They're blocking that first little motor. No oni sobie tutaj tak po prostu latają, ci ludzie. A zobaczcie tutaj, facet z przodu po prostu macha rękami i odwraca uwagę. See that guy waving his hands? He's a distraction. Dystrakcja, distraction, czyli odwracanie uwagi. You're not looking back there in the background. Czyli nie popatrzysz, czy ludzie po prostu przez to nie patrzą się na jakieś inne rzeczy w tle. I teraz tak, słuchajcie, zobaczcie sobie tutaj. Tutaj to wygląda po prostu, jakby tu nie było żadnych silników, to wygląda po prostu puste, tak? A tutaj, słuchajcie, siedzą sobie panowie, jak gdyby nigdy nic. And notice these guys do a little pushing scene to distract you from looking back there. Once again, let's look at it again. Look at that crowd of people around the first vehicle pulling that. Zobaczcie sobie jeszcze raz tutaj z przodu.
jak to wszystko wygląda. To są aktorzy, bo ci ludzie to są aktorzy kryzysowi. Ty nie ma żadnego kołka, to po prostu to jest w jakiś sposób albo ciągnięte. Right where you can't see it. And you can see it squared, whatever is pulling it. Nothing here in the middle of it. A ja sobie jeszcze przewinę, dlatego że są jeszcze symbole związane z ósemkami czasami, co na tym samolocie dokładnie jest. Nothing here in the middle at all. Look at them, they're crowded up. 6-2 to jest 8, a tutaj dokładnie nie widzę, czy też te 8 i 8. Same ósemki. Ósemka to litera H w alfabecie. Odpowiednich może być, więc sobie zobaczcie. HH na przykład. Right where you can't see it. And you can see it square. To jest jeszcze raz, to jest 4-4-8 i 6. Czyli 14. Ale mniejsza o to, tak poza tym. Czy to jest prawdziwy samolot? No i wygląda to, że to, na to, że to jest prawdziwy samolot. Here in the middle at all. Because there's no weight there. Here's the rest of the weight. Here's the rear vehicle pulling it. And you notice they're sitting on it and crammed around it. Czyli tutaj on mówi, że tutaj jest ten prawdziwy pojazd, który ciągnie tą, ten samolot, dlatego tutaj jest ten cały też tłum. I oni tu na tym siedzą. I mean, it's really, really simple. One more time. Look at the front of the plane. Look. Jeszcze raz. Look at the square vehicle pulling it and them surrounding it. Now watch this guy run by and wave his hands up, smiling. I słuchajcie, taka niby wielka tragedia, już pomijając to, że to dystrakcja, no facet się tu po prostu śmieje. Czyli po prostu chodzi o to, żeby odciągnąć uwagę od tego, że tam jest z tyłu gdzieś się po prostu, żeby widz nie zauważył tego, że coś ciągnie ten niby rzekomy samolot. And the second distraction happens right here. In front of the rear vehicle that's pulling this load. You have these couple guys pushing each other. Right here to distract you from that rear vehicle that's pulling that float. Not to mention this guy right tam, here in the back checking out just casually on his cell phone. A tutaj słuchajcie, jeden sobie siedzi normalnie, sobie sprawdza telefon, także. And also there's a lot of obvious stuff in here that you can tell that this ain't the same. Windows, okna, słuchajcie, zobaczcie, to wygląda po prostu jakby, no to, to, no, to no, faktycznie wygląda jak makieta jakaś. No engines, in the engine casing, the windows of the plane, look at the windows of the plane, I mean it's just a aired up float, that's all it is. Czyli jest to po prostu nadmuchany powietrzem, dmuchany samolot, dmuchany. Aired up float, sitting on two motorized vehicles pulling it. Więc jeżeli ktoś mi mówi, słuchajcie, że mam wierzyć w te wszystkie bajki, a mam oczy i mam swoje zmysły i potrafię wiele rzeczy zauważyć i po to mam oczy, żeby nimi patrzeć i żeby ich używać, to no to wszystko, co się dzieje już od prawie 2 lat, jest oczywiście fikcją, jest to wymysł, jest to jeden wielki fałsz i tych historii jest bardzo, bardzo dużo. Będę kontynuować, natomiast no nie dajcie się zwieść. Naprawdę wasze zmysły mówią wam wszystko, tylko że po prostu w szkole już nam mówią, że są naukowcy, którzy mają jakiś, nie wiem, większy mózg, jakieś większe możliwości, a my to jesteśmy tacy głupi, że nie potrafimy nic zrozumieć, więc jeżeli Ziemia się nie odczuwamy żadnego ruchu Ziemi, to może ona po prostu się nie porusza. Tak przy okazji. I to tyle chciałam wam pokazać. Jak to można ufać celebrytom i można ufać telewizji. Dzięki za obejrzenie.